Cześć, witajcie, z tej strony bezimienny kronikarz, jest ze mną Mavado.pl i gramy w Planet Sighta. Zostaw już jego lufę! Po co? Fajne, znaczy zetkane, ale tam się strzelają. Weź, to mogą potem dzieci oglądać, to mówi, że gościu ma fajną lufę. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja się teraz zmieniam. Ja będę grał. Kim ty w ogóle grasz? Lighta Soul? Ja nie wiem nawet. Czekaj. To weź sprawdź, nie Boże. Ja gra... Dobra, ja będę grał Combat Medikiem. Czekaj, weź się pokaż. Czekam. Dobra, tu jesteś. Masz plecak rakietowy, to chyba grasz Light Assaultem. Czekaj, stój. No stoję przed tobą, geniuszu. Też bez odkonu. A ja? Weź wyceluj do mnie. No czekaj, no. No masz czarno w środku. Dobra, koniec, bo to po prostu zmierza do nikąd. Trzeba poszukać jakiejś akcji. W Simsach jest droga donikąd w drugiej części, hehe. Co? Nic. Tutaj. O tej widzę, że przejmujemy punkt. To ja wezmę może Instant Action, no. Dobra. Stillwater Watch. Heh, Stillwater. Kojarzy mi się z Saints Row 2. W ogóle, słuchaj, oglądałem dzisiaj Saints Row 4 u Wojtka, u Gamera. O. Jestem jakiś samochodzi, ale głośno, ja walę. Nic nie słyszę. Słuchaj. O, jakiś czołg mnie przyjechał, lol. Oglądałem Saints Row 4 u Kiny i Wojtka. Tadam, potem jest ten, masz opcję, żeby spółkować z tymi, z NPC-ami. Aha. Weź tam, to jest chyba... Ja wiem o tym. Na statku. To jest... po prostu... Jeszcze Kinsey to w miarę spoko, ale to jeszcze jest w stanie ogarnąć. Czekaj, czekaj, się na skiepie pisze. No. Czy jak Kinsey możesz, to jest spoko, ale jak na przykład możesz to robić z Seedem, który jest robotem, to się. Ja to zrobiłem z Gadem. Spoko. Ja do Gata. No. Zgodził się? Tak. No, on mówi jakąś przejmującą historię się i wiesz co. Boże. Kurde, tak. Za głośno to jest, wychodzę z tego. Śraskiepi jeszcze z pani. Ła. Żywopłot, znaczy nie żywopłot, tego, mur. Nie mur, kurde, tego, płot. Znaczy nie, bo barykada po prostu. Jest. Ja mam strasznie niski poziom FPS-ów. Gdzieś ty w końcu jest, no bo. Ja se biegam. Lordy. Zabiegaj, czekaj. Boże, strzelają do mnie, zabili mnie. Mam 13 FPS-ów. Aha. A skoro, że nie jesteśmy w składzie, to byśmy się widzieli na tego minimapce. Dobra. Click to join skład. Czekaj, wsiadam do jakiegoś samochodzika. Nie wiem, gdzie mam jechać, lol. O, jestem poza barierą. Teraz nie wiem, gdzie mam jechać. Dobra, Maclear, gdzie mam jechać? Nie wiem, jechał przed siebie. Otwórz mapę i kliknij. Wiem. Wiem, po prostu sobie jechał przed siebie, aż ktoś mnie zabije. Ooo, jakaś dziura. Oła. Boże, tak krzyknąłeś, że się zlagowało. I Skype kliknął. Ej. Jestem w jakiejś dziurze. Cudownie. Przewróciłem się. O, już nie, dobra. Jadę dalej. Oła. Utknąłem, dobra. Moje prowadzenie. Co to jest? Jakaś wielka kupa. Wielka kupa, cudownie. Dobra, widzę, że tu jest... Pójdę na górę. Ale to fajnie. Widzę cały ten, widzę całą tą barierę tutaj. Mam 9 FPS-ów, 7, 8. To w Battlefieldzie miałem więcej już. W ogóle, ja tak samo. W ogóle Battlefield ci działa? Działa, po prostu muszę zainstalować. Znaczy, bo ostatnio było coś tam, że ten, że... Że ci multi nie działa, tylko single. Nie, bo mi wziął płytę Mateusz. A. To chyba i tak działa bez płyty. Ale nie, ja tam było chyba synchronizacja z plikami. Z jakich na... Aha, dobra. Jo, ale to mi wyrzuciło... Wszedłem na jakieś główienko i mi to wyrzuciło gdzieś. A ja latam.
Oj, prawie zginąłem. A mi powiedziała jakaś babka, że jest dobrze i mi zlagowało do 4-5 FPS-ów. Ej, weź mnie zna... Ej, chodź za mną, to ci coś fajnego pokażę. To gdzie ty jesteś? Ja tu przejmuję punkt, a nie bawię się w jakieś latanie pojazdem. A ja tam pojazdem, ja latam z sobą. A bo ty jesteś asolt. A ty tam jest... A ty jest Slaughter już. A, taki macie. Chodź do... Jak zginiesz, chodź do SM, że coś ci poprawię. Ja tutaj się spełniam. Ja jestem... Spełniasz się? To nie jest nasz. A w ogóle mam ten. Mam jakąś trofkę. Chyba. Niech mnie zabije. Maklierzy. Proszę. Mam jakąś trofkę. Trawkę? Trofkę, nie trawkę. Kurde. A, dobra. Ja rozumiem, że można myśleć tylko o jednym, ale no przepraszam. Sorry. Trofka, trawka. To... No w sensie nawet, to... W sensie baretkę. Trofkę, baretkę, jak zwał, tak zwał. Nawet pisemnie jest podobne, chyba że to się nie było na ortograficzne, jak pisze trawka. No to też. No trofka w sensie trofeum. Wstawaj, chłopie, wstawaj, biegnie. Wstawaj, 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 wstawaj. Yes. Czekaj, gdzie mam tu wejść? No, jakiś typ mnie ktoś uleczył. Niech ktoś mnie zabije, bo się tu wymądzę. Wiesz co, osiągnięcie czegoś takiego w tej grze nie jest trudne. Mam to gdzieś, idę do Stillwatera pietaka. Stillwater. Stillwater Islands. A w sensie już jesteś przez chwilę w tym Stillwater. Taką przez chwilę, w takiej symulacji Stillwater. Wiem. Kurde. Wiesz co? Jest edycja Saints Row 4 za $1,000,000. Ale co? Bo słyszałem wcześniej. Saints Row 4 za $1,000,000. I dużą część tego budżetu to tutaj właśnie na tym moce. I tam chyba dochodzi wyprawa na Księżyc. Obra, i najpierw tak do Stillwater. To się nazywa Burgers. Kurde, ktoś do mnie strzela. Dobra. To ja, z daleka. Będę driftował. A ty grasz tym infiltratorem? I strzelisz do tego takiego gościa na kładzie. Czekaj. Nie, to nie wiem ja. Lol, chęci nie skacze. Jak ja skaczę, to są takie inne dźwięki. Głupie no Stillwater. No bo ty jesteś tym. Ty jesteś Light Assaultem, ty masz plecak rakietowy. Jak to się robi? Olon, rzuciłem granata. Weź spróbuj F. Bo to chyba jest specjalna umiejętność. O, nie. Nie? To przytrzymaj spację. Czekaj, ugrałem sobie sterowanie, to... A bo czekaj, zobaczę, przytrzymaj spację. O, przytrzymanie spacji działa. Ja lutam. Oj, nie skończyło. Lutasz? A tam ktoś jest. Prawie mi odrzutowiec przyleciał. Gin. Co to? A to nasza wieżyczka. A ja do niej strzelam jak głupi. Mówiłem ci, to nasza wieżyczka, po co do niej strzelałeś? Jakiż był tego cel? Mówiłeś mi? Ja przepraszam, ty nic nie powiedziałeś. Ja mówiłem w takim szybkim tempie, że tego nie usłyszałeś. Prędkość świat. Kurde, oglądałeś w ogóle ten? Oglądałeś ten mój filmik z Wiedźmina, czy tylko tak jest widzieć, że godzina i ten... Dobra. Ja go tak szybko obejrzałem, że nic nie widziałem, gościu. Okej. Okay. O, widzę, że tu. Dobra. Jest, jeszcze 200 metrów do Stillwater. Jestem szczęśliwy. Dobra, ja jadę do zielonego wskaźniczka. Dobrze, że ja tego nie nagrywam. Bo przez połowę odcinka ponad było bochotnienie po śniegu. U mnie będzie przez połowę odcinka jazda kładem. Aha. To jest jakiś kanion. Jej, normalnie jak w Need for Speedzie jakimś. Tylko nitra brakuje. Gdzieś... Ja jestem Stillwater. Stillwater. W ogóle... Gdzie ty teraz jesteś? Hek, teraz... Na kier. Ja sobie jadę drogą do zielonego strzałka. W ogóle przywitanie w stylu Roya. Boom, headshot pistoletem dubstepowym z ogniem kolorowym, Saints Row'em czwartym, umysłem na papkę startym. Już proszę bardzo.
startem. Gdzieś ty w końcu jest? Ja jadę. Ja jadę. To jadziesz. Jadzie. O, nie widziałem. Jadzie. A gdzie i jadzie? Jadzie i przejmuje punkt. A gdzie jadzie do przyjmuje punkt? Do Apex Genetics? Skutujesz do Apex Genetics. Ale lecie. Dobra, ja sobie gdzieś. Ja się tutaj gdzieś skampię kulturalnie, żeby mieć ochronę. I ci powiem, że jestem w Apex Genetics, tak. Bardzo dobrze powiedziałem. Teraz muszę iść. Teraz znowu na piechtaka pójdę. To jest hardcore, kurde. Muszę dostać taki piechtaka. Fajnie by było, żeby po drodze były fajne zwierzaki. Takie króliki, niedźwiedzie. Ale jak się dzieje, albo jedzie z starbotów. Ale o czym mówisz? Może, że na tych pustkowiach, żeby jakieś jetis ze Star Warsów cię dopadały, czy coś w tym stylu. Te wampy? Albo jetis ze Star Warsów, które mają mieczy Jedi. O, to byłoby fajne. To chyba były wampy, ale ja pewnie nie jestem. Nie. Miecze Jedi, lol. Miecze świetlne i to. Miecze świetlne są epickie. Miecze świetlne są epickie. Dobra. Zobacz, że idziesz i nagle spotykasz te swoje wampy z mieczem świetlnym i ty musisz z nimi walczyć. Tak, i potem... I potem lód w postaci miecza świetlnego. Jasne. A później walczę z Darth Vaderem. Jako boss. Tak, oczywiście. A to byłoby fajne nawet. Tak, oczywiście. To byłoby fajne nawet. Tak, oczywiście. Albo taki event. Tak, oczywiście. Ale to byłoby fajne, że zobacz. Ci, którzy przejmą całą tą mapę, to walczą z Darth Vaderem na końcu. To Boże! Fajne. Tekstura mi się zbugowała jakoś. I co mnie zabiło? Ja. Sam się zabił. Nie, zabił mnie czołg. Czołg mnie przejechał. Jestem na moście. Bo wpadłem pod niego. Jestem na moście. Bądź w tym, jak się nazywało. Bądź... Kurde, czołg mnie na mapie zasłania, nie widzę. Ja jestem w Apex Genetics. A ty jesteś w jakim? Jestem na mapie. Na moście. Kurde, dobra, ja się deployuję w tym miejscu. Dobra, czekaj w Apex Genetics. Ja idę przez most. Ja idę przez most. Mosty są fajne. A w Chinach są mosty, które falują i są spoko. W czym? W Chinach są mosty, które falują. No bo od wiatru i rezonans magnetyczny i... Nie, mechaniczny i fizyka cała. O, czytałeś nawet ten artykuł. Nie, ja po prostu, wiesz co? Ja to miałem na fizyce w trzeciej gimnazjum, a poza tym widziałem... Boże... Gdzieś tam. Albo widziałem właśnie na filmiku jakimś na YouTubie, albo ten. Dobra, tutaj nic nie ma. Chyba widziałem. A mi jakiś magiczny. No? Znaczy u nas to było po prostu w książce właśnie, że wspomniane, że był jakiś most w Stanach, który wiesz. Się po prostu wiatr wiał, on się zawalił. Albo na przykład było, że ten, że wiesz, żołnierze szli tym marszowym krokiem, no to akurat się złożyło, że. Czemu ty strzelasz do naszego pojazdu? Akurat się tak złożyło, że ten, że... No. Dobra. Że właśnie te same drgania, co oni wywoływali, były podobne do rezonansu mostu i most się zawalił. No bo wiesz, od wiatru się zawalił. Dobra, ja jestem teraz w czołgu, ja jestem na wieżyczce. Tak to jest, jak polują drogi, a w Polsce są dziurawe drogi. Gdzie ty jesteś teraz? W pojeździe jadę. Wiesz co, mimo wszystko ja wolę mieć te. Nie! Mimo wszystko ja wolę mieć ten. Wolę ej, mieć. Goście, patrz. Ja idę koło jakiegoś gościa i on na mnie krzyczy. Ej! Może tak dostaję włączyć i mówię. No bo. Gdzie ty jesteś, Boże? Ja jadę w pojeździe. Widzę. Czekaj, stój tam, znaczy nie jest. Nie mogę stać, ja jestem wieżyczkowym tylko. Ja się teraz zatrzymam. A chyba widzę twój pojazd. Boże! Ja lecę do ciebie. Steam mnie przed chwilą wyrzucił. Ciekawe. A nagrywasz jeszcze? Bo to chcę mieć, że chcesz cię przerwać nagrywanie. Wiesz co, nagrywam, właśnie włączyłem. Aha, cześć. Znaczy wiesz, po prostu jak wyłączyłem, no to... Znaczy jak mnie wywaliło, to od razu włączyłem. Gdzieś znowu jest. Ja biegam. To jest strzelanka, gra dynamiczna. Tu się trzeba poruszać.
Ja też biegam cię szukam cały czas. Jestem teraz z jakimiś kamieniami, kurde. No ciekawe, dzięki, to jest dużo kamieni. Ale... Ty jesteś Dhering, czy gdzie? Kurde, ring. Czemu jest... ring? To jest wieżyczka. Ja jestem Saero. Jestem Saero. Listen Post. Ale to jest duża wieżyczka. I mała wieżyczka była też tym. Jesteś? Boże. Ty tam jesteś, Boże. Mam jakieś pierdolone. Fire! Weź ty bądź w jakimś dziwnym miejscu, tak żebyśmy się spotkali po latach rozłąki. Po latach rozłąki, kurde. No. Dobra, po minutach. Super, rzuciłem granat, żeby rozwalić punkt, nie trafiłem. Granat się odbił. Jaki punkt? Ale po prostu odgłosy machania nożem to mi w tej grze nie wyszły. To się mogę do CWW? Ale nie, to nie to. Może C? Nie. A co z tym? Co z tym Sirius samym robimy? Dobra, zniszczone. Chcesz go nagrywać, nie chcesz? Jakby ty miał. Ja też nie mam jeszcze. No. Nagrywamy sobie sama? Znaczy, jak, no... ale kiedy? Jak go kupimy, tak. Boże, to jest nie, w pomarańczowej kolekcji, to na bank będzie. Wiesz, a Sirius Sam to jest hardkorowa gra. Kurde, genialny. Macham nożem. Ona jest. No. Ona jest w Empiku jeszcze? Na pewno. Na pewno, dobra. Ja, gdzie ty teraz jesteś? W jakimś hiszpańskim mieście? Na plaży? Gdzie? Ja rozwalam ten. Rozwalasz ten. Ja rozwalam sobie ten. Punkt. I mi się kończy amunicja przez to. Idę do siebie, dam ci amunicję, nie wiem jak. Ale ty jesteś wsparciem, a czy ty jesteś light assaultem, a nie technikiem? Ale... Wiesz co, że możesz jeszcze robić? Możesz... Dawaj jeszcze szlepkiem. Wiesz, patrz, masz broń. Dobra. Bierzesz broń do góry. I krzyczy pimp, pimp, do góry, bierze pan do góry pimp, 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 pimp. Bierze, strzelasz. Fajne, żebyś włączył czar głosowy, żeby usłyszeć twoje strzały, trzymaj ciebie. Jak w tym, jak w paintballu grasz, jak się amunicja skończy, to strzelasz powietrzem, też taki ogień zaporowy z niczego. Dobra. O, coś wybuchło. Biegnę. Dobra, gdzieś ty jest, jestem przy tym hiszpańskim mieście, to bym nazywał. Hiszpańskie. Żegnajcie nam dziś hiszpański. Lol, jakieś dzieciaki gadają na czacie głosowym. Dobra, gdzie ty jesteś, panie? Ja biegam. O, nie widziałem, o, widzę wieżyczkę. Aaaa, że mnie strzeliło. Gdzie ty jesteś znowu? Ja biegam, usiłuję zdobyć punkt jakoś. Ale nie wiem, jak to jest. Biegasz, chudnąć, kurde. Biegam. Biegam, bo lubię. Czekaj, jakiś koleś, który biega. Chyba cię widzę. O, ja biegam sobie po takim śmiesznym moście. No, tu widzę. Ostrzelają do mnie teraz. Widzę cię, ale masz drgawki. Jajajajajajajaj, bo ja mam lagi, mówię ci. Ale widziałem ciebie. Jest punkt jest ten. Jak ty tam przyszedłeś, gościu? Normalnie. To jest... Your empire does not own a connected region. Super. O! Amunicja mi się zrobiła. To ja tutaj poczekam, aż mi się amunicja naprawi. Aha. A ja jest... A ja mam nadzieję, że umarłem. Chyba, że jakiś magiczny człowiek przyjmie ten punkt nagle. Need help, son? O! Jestem bazie. Gdzie ty jesteś, Maclear? Gdzieś ty teraz jest? Chyba, że umarłeś. Nie umarłem! Mnie nie jest tak łatwo zabić, bum, nie żyje. Ej, widzę ten twój śmieszny most, o którym mówiłeś wcześniej. Zaraz będzie po... Boże. To miało być tak piękne, że miałem skoczyć, wylądować na nim. Maclear! Maclear! Maclear, znalazłem cię w końcu. Maclear, obejdź się do tyłu. Maclear! To ty do mnie strzelasz, geniuszu? Nie. Nie, wcale. Wojna! Sorry. Kurde, ty masz jakiś filtr włączony na klaunie, bo strasznie jakby... Trochę tak jakbyś jakimś robotycznym głosem gadał. Tak? Albo masz jakiś słaby mikrofon. Nie, ja sobie po prostu nisko ustawiony. Ale to raczej to jest internet jest.
No ja wiem. Dobra. Czekaj. Nieważne. Dobra, już tego nie musisz zmieniać. Czekaj, będę ci gadał. Ja tu byłem przed chwilą. Gdzieś ty jest znowu? Ja biegam, jestem teraz przy punkcie B. No. Kto potrzebuje lekarza? Ja tak gadam sobie. Aha! Ja tak sobie gadam. Dobra, wywalone. O, strzelają. Oj, oj. Tak, to oni. Czekaj, zastrzelaj. Tak, oj. Oni tam mają Maxa, geniuszu. Jak Max cię weźmie w obroty, to umierasz. Sorry, to byłem ja. Nie strzelaj. Spokojnie. Jest, dobra. Tak. Jak nie będziesz tego robić specjalnie, to tam się nic nie stanie. Co? To było? Co cię zabiło? Nie, stary coś mnie zabiło. No to normalne, jak się stoi w jednym miejscu. No los, strzelił do nieba, mnie zabiło coś. Jakiś anioł mnie zabił. Z czym bogowie mnie złościli. O, snajper tak mnie zabił jest, chyba. Tak to jest, kiedy się strzela do nieba. Strzelił do nieba, nagle ci anioł zabija. Kurde, 21% asysty gościowi wbiłeś. O, The Ring. To tu by się warto było tepnąć, bo tu widzę, że przejmujemy punkt ładnie. A ja tu biegam jak głupi. Tam biegasz jak głupi. Mi się wydawało, że ja my też przed chwilą ten punkt przejęliśmy. Dobrze, wreszcie. Ile my już nagrywamy? Nie wiem. Wiesz co? Albo ta gra jest mniej dynamiczna, albo... Bo trochę lepiej mi się gra niż w Battlefielda. Ale i tak pewnie zaraz będę kończył. Wiesz, takie trochę... Dobra, jestem na wieży. Wiesz, trochę tam pograć chwilę i... A kurde, ten... W ogóle, jak jest tych... Bo ty mówisz, miałeś programy do nagrywania. Jakie z tych są darmowe? Pewnie darmowe? No, pewnie żaden. Chyba Bandicam jest darmowy, albo Gamecam. Pytam już. Wiem, że Bandicam chyba ten... Chyba ma znak wodny dość spory. Nie, to trzeba sobie kupić licencję. No. Ja się go kupuję. Ona zawsze może skrakować. No. I nie będzie. W ogóle dobry on jest? Ludzie różnie mówią o tym Bandicamie. Nie wiem, nie nagrywałem nie jakoś specjalnie. W trzy. Czyli są dwa działka. Ja. Ja kiedyś Gamecam, ale jakoś mi nie szło. Nie, bo ten Mirlis Action ma to do siebie, że żadnym programem nie mogę go zmontować. Czekaj. Co? Tego. Nie mogę zmontować, jak nagrywam Actionem. Czekaj, co przecież mówię, bo mi się Sławki ściął, nie słyszałem cię przez chwilę. Nie mogę zmontować filmu, jak nagrywam Actionem i to mnie dziwi. Wiesz, to jest po prostu takie, że Camtasia nagrywa pierwsze półtorej, dwie minuty, a wiesz, Windowsem zajmuje to strasznie dużo czasu, zrenderuje się 100, tak 99% i koniec. Wiesz, takie, że brakuje mu paru plików i 5 godzin w pizdu. A, ile ci renderował tę godzinę odcinek z Wiedźmina? W sensie renderował? No. Ze 3 godziny, ale wiesz, to było takie, że ja go włączyłem raz, no to zabrakło miejsca dla zapisu i zlagowało się przy 100%. Nie mogło się zakończyć. Wiesz, potem jeszcze raz i renderował się dosyć długo. Dobra, myślę, że przejmiemy ten punkt i kończymy. Nie, no bo fajnie. The Ring. O, muzyka leci. No. W ogóle, słuchaj, Wiedźminie jest tak genialny soundtrack. W ogóle ja walczę z Savolą pierwszy odcinek, taki jakiś metal się załączy. Taki ja zachwycony w ogóle nie wiadomo skąd. A widziałeś... No. Nie, dobra, koniec, nie? No ten. Tak, gadaj, no. Nie, spoko. A ty mu pewnie chcesz powiedzieć o trójce. Słuchaj, moja koleżanka właśnie była na tym, na konwencie fantazy i przyjechali twórcy Wiedźmina. No to wiem. No, i że wiesz, pytają się o ten. No. O czy będzie możliwość stworzenia tego otwartego świata jak w Skyrimie. Że nie, że będzie 30 razy większy, a sam wątek główny zajmuje 200 godzin.
Tak długiej gry chyba jeszcze nie widziałem w życiu. W życiu, no. W życiu. Tego Gimperiator zrobili też, zrobili z Jakubem Szymankiem, przed chwilą muzeum na kredach już. Co? Że Gimperiator zrobili z jednym z twórców tego Wiedźmina. On chyba był tam, jeśli pamiętam, kim on tam był. Ale pamiętam, że dosyć dużo odpowiedział na ich pytanie. Okej. Okay. I że Wiedźmin Trójka no. będzie bardziej posadzony nad zabijaniem potworów niż na ludzi. Rozumiesz, nie? No bo... Że, tak. że powrócą do tego, że Wiedźmin jest ogólnie zabójcą potworów. Że Wiedźmin jest Wiedźminem, teraz... a nie bawi się w politykę. I ogólnie okay. Wiedźmin już będzie bardziej tak jakby... mroczną postacią po tych wszystkich politycznych intrygach i tak dalej. No. Nie no, bo w I... tym... A jak... to, że podróżować łódką... Łódką. Łódką młodzie można też. Chyba też widzisz, słyszałeś. Nie, ja widziałem ten... Ja widziałem intro. Znaczy intro, trailer. To wiesz, to po prostu... Wiedźmin wygląda jak Ezio. Ma kaptur. Ma ten, a? Ma brodę. Ale Ezio nie jest albinosem. Co? No, też prawda. Dobra, jestem na jakimś granatniku. Nawet Revelation był taki starszy, ale nie był biały. Jedź, chłopie, jedź. Bo ja tu siedzę na tym granatniku i nie mam co robić. No, ale... Nie wiesz co? Ja tak naprawdę od kiedy Saints Row wyszedł i trójka okazała się takim gigantycznym hitem, to jakby ja GTA przestałem się w ogóle z tym interesować. Zresztą mnie GTA jakoś jakoś bardzo nigdy nie jarało. Ale GTA wyjdzie dopiero chyba w 2014, tam do początku gry online. Nawet szukali tego tego programistów, żeby przenieśli Konsol na peceta. Tak. One na to szukali posady do tego. Z drugiej strony. Nie, stój, Boże. Stara. O lol, ziemia, jaka fajna. Strzelę do niej. Aha, właśnie się złapałem na tym, że strzelam do trawy, myśląc, że to jakiś czołg. Tak. Groźna trawka. Trawka, jaka trawka? Trówka przez... F i U zamknięte. Trówka. Tak samo jak murzynek przez ży z kropką i g na końcu. Jeszcze o zamkniętym U. Albo krew przez F. Albo nie ćwieć. Nie ćwieć. Nie ćwieć. My i E. Ćwieć. Nie ćwieć. Nie ćwieć. Rusz się, chłopie. Nie mam. Co zapis? Taki. Nie, co to było? Taki? Taki. To klawiatura. W ogóle moja dziewczyna stwierdziła, że brzmi jak śmiejące się dziecko. Twoja dziewczyna to nie ćwieć. Zostaw Izę w spokoju. Tym. Jak to było? Papam? Pypym? Pypym! Patrz na skate. Pypym! Pypym, ty nie. Nie, to było pypym! I to było coś jeszcze, pypym coś. Nie, było pypym! No ale niech ze spami twierdzi z jupas, chińzików, ksiądz, muzbit. Co? Jakiś kwadracik mi to napisał jeszcze. Okej. Dobra. To jest pypym. 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 Oni jak widzą, o co chodzi. No, kurde. Oh, bam. Nie, bo jego brat był koło niego i miał telefon. Jak coś do niego napisałem, to był taki pypym. Ja pypym coś nie. Weź powtórz, bo mi się akurat mi się fraps wyłączył, jak to wyjaśniałeś. Super, nie? Że pypym to jest ten odgłos na telefonie młodego. W ogóle słuchaj, dobra, teraz bądźmy przez chwilę poważni. Mam taki ambitny plan, żeby wiesz, jak będą święta, no to ja chcę zebrać ekipę, wziąć tak,
mojego kolegę. Masz moich dwóch kolegów, właśnie tą moją dziewczynę, ciebie i jeszcze Jędrka i złożyć takie ten właśnie grupowe życzenia. Jak na przykład były rok temu, że wiesz, wszyscy Rojo, Rok, CTSG, Madzia, Shio. Oglądałeś ten z rysunkiem. Ja rozumiem. No. Czy dasz jakąś choinkę, ciastko, piernika, czy właśnie stój tam. Znaczy ja to chciałem zrobić kolejne. Właśnie w formie prezentacji, tylko wiesz, problem może być taki, że to jakieś uprzedzenia, że o tam z młodzieżą to my nie nagrywamy. I ewentualnie na to. No. Ewentualnie na taką okazję, no to się przygotowałem, że najpierw nagram z nimi, a potem z wami, tylko wiesz, no to wtedy, wiesz, to jest jeszcze długo czasu, także zobaczymy. Ale zaopatrujesz się na coś takiego? Masz ochotę? No oczywiście. Dobra. A ty już nagrywasz, nie? Słucham? Już nagrywasz, nie? Tak. Cześć. Czemu nie odpowiadać? Odpowiedzcie, mów coś, gadaj do monitora. Gadaj do monitora. Kurde, w ogóle ty robiłeś live na YouTubie? Robiłem. Przez Google Plus, jak to się w ogóle robi? Bo ja chciałem zrobić live'a z Battlefielda, to nagrał mi się czarny ekran i tylko to co ja mówiłem, a nie, bo gadałem na Skype'ie i tam. Na Google Plus się nie opłaca. No. Ja robiłem live'y na Twitchu przez Xsplita. Okej. Okay. No. Tam była demo przez 30, przez miesiąc tam było, bo demo można było w takiej ograniczonej. Nie. Xsplita, nie demo tego, jest za darmo, ale ma tam parę ograniczonych funkcji. A w ogóle... Nie można... No. Nie, czekaj, bo Xsplit jest darmowy, ten, a i w ogóle on chyba dobry jest. To jest taki ten domyślny program, ale on jest chyba dobry właśnie do streamowania. Ale Xsplit ma bardzo dużo... Darmowy ma bardzo dużo ograniczonych funkcji, a płatny ma dużo nowych funkcji. Jak masz takiego... darmowego Xsplita, to nie możesz mieć cięć, nie możesz mieć pauz, nie możesz dawać... Po prostu nie może być dużo rzeczy. Nie możesz dać obrazku na tego na live, czy coś w stylu. To słabo. Więc ma bardzo dużo... Ale darmowy, to darmowy. A w ogóle jest jakiś inny program? Takiego pokroju? Bo wiem, że... Jest, ale zupełnie... No? Graba chyba tą Avermedią kręci. Tylko nie wiem, czy to było do ten. Tam do ogarniania tego, czy to też było do nagrywania. Jest jeszcze jeden, ale zapomniałem, co się nazywa. Jest jeszcze jeden, chyba jest darmowy. Ma wszystkie funkcje. A chyba się tam, ale chyba są na nie ulagi, z tego co pamiętam. Tutaj teraz się nazywa. No takiego to ja nie chcę. Znaczy wiesz, ja i tak ale pewnie. Nie... I tak pewnie będę miał lagi. Ale tak to zależy od łącza. No. Okej. Okay. Mi się człowiek zbagował. Mi się człowiek dynda. Trafiłem go z tego, więc nie ma możliwości, że jest zlagowany. Nie ma go. A ja na to tydzień. Dobra, 50. No o co oni sobie wkłada ciekawe, które będzie słynne? Jakieś chińskie, japońskie znaki, które nie wiem, czy to jest Skype, czy co? Wiesz co, tak może... A ty na Skype'ie czy na czacie tym? Na Skype'ie na coś. Na Skype'ie. Dobra, to zaraz. Zaraz pewnie będziemy kończyć, ale tam jeszcze ten punkt przejmiemy, koniec. Jeszcze ten punkt przejmiesz i koniec. Jutro rok szkolny się zaczyna. Dzień. Jakoś mi się to nie uśmiecha, że się rok szkolny zaczyna. I need a medic. Co ty? Wstawaj szybko, dobra. Punkt jest kapturowany. Dobra, to myślę, że na tyle koniec. Do zobaczenia w następnym odcinku i trzymajcie się, cześć. Cześć.